Witam w kolejnej odsłonie przypominania sobie latania w symulatorze FSX. Dzisiaj przypomnimy sobie, czym są przestrzenie powietrzne. W sumie, zaczynając tutaj przygodę z symulatorem, w sumie widziałem, że te przestrzenie powietrzne gdzieś tam się pojawiają przy na przykład komunikacji z kontrolą lotów, ale nigdy tego nie zgłębiałem, nigdy nie wiedziałem, o co tam chodzi. Dlatego postanowiłem w końcu jakby ten temat z tematem się zapoznać i jednocześnie też przedstawić wam, czym są te przestrzenie powietrzne i czym się od siebie różnią. Także na początek, tak, mamy tutaj zakładkę planowanie lotu. Możemy sobie zobaczyć mapę. I tu mamy na przykład przełącznik, dzięki któremu możemy sobie włączyć i wyłączyć pokazywanie przestrzeni lotniczych. Także widzimy, co to są za elementy na mapie. I na początek, ogólnie mówiąc, przestrzenie powietrzne zostały podzielone na klasy, przyjmując literki alfabetu kolejne. Tak, czyli mamy klasę A, B, C, D, E, F oraz G. Przy czym w Stanach Zjednoczonych klasa F nie obowiązuje, dlatego też nie będę o niej mówił i nie ma jej tutaj w tym symulatorze. No i te klasy też dzielą się na jako przestrzenie powietrzne kontrolowane i niekontrolowane. Tutaj niekontrolowana to jest ta najniższa, czyli klasa G. I im wyżej, tym bardziej coraz większe restrykcje. I są to już klasy kontrolowane, czyli E, D, C, B i A. To już są klasy kontrolowane. Także omówmy sobie teraz po kolei te wszystkie klasy. Ja będę szedł od dołu, czyli od dołu też, jeżeli chodzi o wysokość danej klasy nad poziomem terenu, jak i też od dołu patrząc od, powiedzmy, restrykcji danej klasy. Czyli ostatnią klasą na samym dole jest klasa G. Tutaj też czyta się to fonetycznie, czyli G jak golf, ale dla łatwego zapamiętania można przyjąć, że jest to G jak grunt albo G jak gleba, po angielsku G jak ground, bo właśnie ta klasa jest jakby no niemalże wszędzie między właśnie tymi tutaj przestrzeniami zaznaczonymi powietrznymi. I ona jest wszędzie i domyślnie od właśnie powierzchni Ziemi na wysokość 1200 stóp nad poziomem terenu. Czyli jak teren się wznosi, mamy górki i pagórki, to te 1200 jest tak od tego terenu zawsze zachowywane i tam jest klasa G. No chyba, że właśnie wskazano inaczej, jeżeli wytyczono inne strefy. A jeżeli nie, to właśnie tam mamy na takich wysokościach od Ziemi do 1200 klasę G. I jest to przestrzeń zupełnie niekontrolowana. Czyli tutaj kontrola lotów w ogóle w tą przestrzeń nie ingeruje. Możemy tam latać zarówno IFR, jak i Visual Flight Rule. Nie musimy tutaj właśnie się prosić o pozwolenie, jako że jest to strefa niekontrolowana. No i też jako, że jest to strefa niekontrolowana, nie ma tam zapewnionej separacji między samolotami, więc tutaj piloci sami muszą na siebie uważać. I jeżeli chodzi o doradztwo o ruchu lotniczym, to no jest w razie tam możliwości, oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Tak, czyli mamy klasę G, która jest tutaj wszędzie. I przygotowałem też grafikę, żeby to pokazać, jak to wygląda z boku, dlatego że na mapie widzimy to tylko z góry. Ale patrząc z boku, tutaj klasa G, zaznaczyłem ją tutaj kolorem zielonym. Czyli można powiedzieć tak, że tu jest brązowo, na brązowo mamy zaznaczoną ziemię. Tak, czyli na wysokość 1200 tutaj domyślnie sięga klasa G. No, oczywiście są wyjątki. Tutaj widzimy, że się nam wcina klasa inna już, E. Tu mamy dalej klasę G, a tu już znowu jest wyjątek, bo jest już klasa D, która jest od powierzchni ziemi. No i tak dalej. Tu też mamy wyjątki, że klasa E może być troszkę zaczynać się niżej. I tak tutaj też widać, że tak mamy jakąś górkę, to klasa G jest też zawsze powyżej tej powierzchni ziemi na 1200 stóp. I tutaj też zaznaczyłem, że najwyższą wysokością, jaką może przyjąć klasa G, jest 14500 stóp nad poziomem morza. Dobrze, do tej grafiki jeszcze wrócimy. I teraz kolejna klasa. Jest to już pierwsza klasa kontrolowana. Jest to klasa E jak echo. I ona tak samo jest wszędzie dookoła.
ponad klasą G oczywiście. Z tym, że są też pewne wyjątki. Tu na tej mapie możemy zobaczyć klasy E w symulatorze, ale tylko jakie te przerywane linie koloru magenta. Tu jak sobie klikniemy na tą linię, to widzimy nazwę tej przestrzeni powietrznej, typ granicy, czyli kontrolowana przestrzeń powietrzna. No ale nie widzimy, jaka nie ma literki oznaczenia. I widzimy, że zaczyna się od 700 stóp do 10 tysięcy stóp. Tutaj jest to potraktowane trochę inaczej chyba niż w rzeczywistości, bo jeszcze Wam pokażę później rzeczywistą mapę lotniczą, jak to wygląda. W każdym bądź razie na mapie prawdziwej takie oznaczenie oznacza, że klasa E po prostu zaczyna się od powierzchni terenu. Tutaj z kolei jest inaczej, to się zaczyna od 700 stóp dopiero, czyli klasa G jest od 0 do 700, no może bardziej do 699 stóp. I od 700 stóp do 10 tysięcy stóp, co też jest dla mnie trochę niejasne, dlaczego do 10 tysięcy stóp, mamy klasę E. A poza tym klasa E też tutaj jest, tylko ona już jest nie od 700, a domyślnie, czyli od 1200 stóp nad poziomem Ziemi. I tutaj, jeżeli chodzi o klasę E, to możemy latać IFR, jak i VFR. I tutaj VFR nie wymaga pozwolenia. Oczywiście jak jest ładna pogoda, bo latając VFR musimy mieć dobrą widoczność i nie możemy latać w chmurach. Tak, ale jeżeli te warunki są pogodowe spełnione, to oczywiście możemy tu sobie wszędzie latać od, no, nawet od powierzchni Ziemi, można powiedzieć, bo tam mamy klasę G, do nawet 18 tysięcy stóp, bo wtedy tu właśnie będziemy w klasie E. Jeszcze w klasie E jest zapewniona separacja tylko między lotami IFR a IFR. I też jest doradztwo o ruchu lotniczym, jeżeli jest taka możliwość w ogóle. To też w symulatorze jest oddane, że możemy na przykład latając tutaj między strefami, tymi tutaj zaznaczonymi okręgami, czyli w klasie E możemy się połączyć tutaj z jakąś wieżą, na przykład zbliżanie i poprosić o nadzór lotniczy. To jest właśnie tu w ten sposób mniej więcej oddane to doradztwo o ruchu, gdzie później kontrola lotów może nas na przykład ostrzegać o na przykład niebezpieczeństwie, o traffic alert i tak dalej. No i tu zobaczmy to z boku, bo tutaj to chyba jednak lepiej widać, tą klasę E, tak? Czyli ona się rozciąga od domyślnie od 1200 stóp nad poziomem terenu do tej granicy 18 tysięcy, bo tu już się zaczyna kolejna klasa A. I tutaj możemy właśnie latać VFR, jeżeli jest ładna pogoda. No i oczywiście loty IFR też są dozwolone jak najbardziej. Tu widzimy to zniżenie terenu, które pokazywałem na mapie w symulatorze. Czyli tam mieliśmy okrąg nad lotniskiem, przerywaną linią w kolorze magenta, gdzie właśnie wysokość klasy E zaczynała się od 700 stóp nad powierzchnią Ziemi. Czyli tu jakby widać, że ta przestrzeń niekontrolowana może być w taki sposób zmniejszona, tak? Że ona jest tylko od powierzchni Ziemi do 700 stóp, jest przestrzeń G niekontrolowana, a później już jest przestrzeń klasy E. I kolejna przestrzeń to jest klasa D jak delta. Przestrzeń klasy D tutaj na mapie i też na innych prawdziwych mapach lotniczych jest już zaznaczona prawidłowo. Jest to przerywana niebieska linia. To jest taki pojedynczy zawsze cylinder, czyli tu już mamy większe lotnisko, gdzie wymagana pewna przestrzeń lotnicza. Jest to lotnisko też już kontrolowane z wieżą. I tutaj mamy też ustalone pewne wysokości dla tej przestrzeni lotniczej. To jest od 0 do 320 stóp. No i to wygląda tak, że jeżeli będziemy właśnie lecieć co najmniej na tej wysokości 320 stóp albo niżej, nawet do poziomu Ziemi, czyli nie obowiązuje tu już klasa G, jej po prostu już nie ma, jest wszędzie klasa D. No jeżeli tu wlecimy, no to właśnie zanim tu wlecimy, musimy mieć pozwolenie na wlot do tej strefy. I tutaj w tej klasie D możemy latać IFR jak i VFR. Separacja jest zapewniona tylko między lotami IFR-IFR. I też już, jest już tutaj doradztwo
lotnicze, zarówno dla lotów IFR, jak i VFR. Tak, i tu możemy zobaczyć, że jest to już lotnisko z wieżą, czyli jest to lotnisko kontrolowane. Lotnisko też ma instrumenty ILS. Możemy to zobaczyć właśnie włączając sobie tą opcję. I tutaj jak zobaczymy sobie narzut z boku, to tak to wygląda. Tu mamy klasę D, czyli przerywana niebieska linia. Tu widzimy, że ona sięga od powierzchni Ziemi, nie ma klasy D i tak robi taki wycinek, taki cylinder. Jeżeli będziemy latali tu na pewnych wysokościach, chcemy wlecieć w tę strefę, musimy poprosić o pozwolenie albo po prostu możemy przelecieć górą. Wtedy w ogóle nie musimy się tą strefą, tą klasą D przejmować. Idąc dalej mamy klasę C jak Charlie. I tu na mapach lotniczych, jak i w tym symulatorze, klasa ta jest zaznaczona właśnie ciągłą linią koloru magenta, tak jak tutaj. I są to przeważnie albo chyba zawsze dwa cylindry, ale na różnych wysokościach dolnych. To zaraz pokażę. Czyli tu mamy jeszcze troszkę większe lotnisko niż poprzednie, które wymaga trochę więcej przestrzeni wokół siebie, tak żeby kontrolerzy mogli tą przestrzenią tutaj ogarniać, ten ruch lotniczy cały. I mamy wewnętrzny pierścień. Tu są dwie strefy, o których zaraz powiem, ale mamy tak, ten pierwszy wewnętrzny pierścień, to jest ten, który nas interesuje. I on sięga zawsze od podstawy terenu 0 stóp do, tutaj w tym wypadku, do 4800. I zewnętrzny pierścień też jest do 4800, ale ma dolną podstawę wyżej, 2100. I to jest właśnie ciekawe, że lecąc na przykład niżej, na wysokości, dajmy na to 1800 stóp, ja mogę spokojnie sobie wlecieć tutaj pod tą przestrzeń lotniczą, mimo że na mapie z góry widać, że jakby wleciałem w tą przestrzeń, ale tak naprawdę nie wleciałem, bo będę na przykład poniżej tych 2100, tej granicy dolnej. Czyli mogę tutaj spokojnie wtedy latać, ale jeżeli chciałbym lecieć dalej i chciałbym wlecieć tutaj, już przekroczyć tą granicę, która już sięga od powierzchni terenu, no to już musiałbym wcześniej poprosić o pozwolenie na wlot do tej strefy. No i oczywiście całą strefę też możemy tutaj przelecieć pod warunkiem, że będziemy lecieli wyżej, na wysokości 4800, czyli lecąc na przykład na 5000 mogę spokojnie przez to przelecieć i nie muszę tutaj zgłaszać się do wieży i prosić o pozwolenie na przelot. I do tej strefy możemy tutaj latać w tej strefie Charlie zarówno IFR jak i VFR. Jest zapewniona separacja z tym, że nie ma zapewnionej separacji między lotami Visual Flight Rule a Visual Flight Rule. Jest między tylko IFR a IFR i Visual Flight Rule. I jest doradztwo lotnicze, ale tylko dla lotów Visual Flight Rule. Latając na instrumental nie ma tutaj doradztwa, dlatego że tu już zapewniona jest separacja zawsze dla Instrumental Flight Rule. I klasa C dla widoku z boku. Tu mamy właśnie klasę C. Tak jak zobaczymy z góry, tak, tu są te dwa cylindry, które widzimy na mapie z góry. No i tak to wygląda z boku, tak? Czyli mamy od powierzchni, tu jest lotnisko i od powierzchni gdzieś w pewnym okręgu mamy pierwszy cylinder, który się podnosi do góry i mamy tutaj zaczyna się drugi, czyli ta dolna podstawa to w tym przypadku, co pokazywałem, była od 2100 i górna 4800 stóp. No i tak jak mówiłem, możemy tu latać niżej, możemy pod ten pierwszy cylinder latać tutaj nisko, nie musimy się zgłaszać, że chcemy wlecieć do klasy Charlie, bo jeżeli nie chcemy wlecieć, to nie musimy, ale już lecąc dalej musimy się zgłosić i poprosić o pozwolenie na wlot do przestrzeni powietrznej klasy Charlie. Tu jeszcze może pokażę, że tak, mieliśmy też drugą granicę. Tu jest ta pierwsza klasa Charlie, tu jest druga. I to jest z kolei klasa E jak Echo. Ona sięga od 0 do właśnie 17999, czyli rozciąga się przez całą wysokość do klasy Alpha. Czyli w ten sposób też podano tutaj drugą klasę, która jakby nakłada się z klasą Charlie. Nie wiem, czy to będzie tu widać dobrze. No nie widać, bo to są w sumie te same kolorowe, tego samego koloru linie, tak? Klasa Echo tu jest oznaczana przerywaną
linią też w kolorze magenta. Tak samo jak tutaj. Dobrze, jedziemy dalej. Dalej mamy klasę B jak Bravo. I klasa Bravo jest wokół bardzo zajętych lotnisk. I tu mamy takie lotnisko, na przykład Detroit. Jest to lotnisko i tu mamy takim jasnym, niebieskim ciągłą linią zaznaczone granice klasy Bravo. I to jest podobna sytuacja, że wewnątrz mamy od zera do pewnej wysokości, tu w tym wypadku 8000 stóp. I tutaj te dalsze granice są już wyżej. Dolna podstawa jest wyżej, 3000 do 8000. I na przykład ta jest od 4 do 8000. Czyli podobnie tutaj, chcąc lecieć, musimy poprosić o pozwolenie na wlot do tej strefy, ale też oczywiście musimy sprawdzić, na jakiej wysokości jesteśmy i na jakiej wysokości są te strefy. Bo jeżeli jesteśmy na 3000 stóp, a ta strefa tu zaczyna się od 4000, to tu możemy wlecieć i nie musimy prosić się wtedy o pozwolenie. Ale lecąc dalej, chcąc wlecieć tutaj, gdzie to już się zaczyna od 3000 stóp, no to lecąc na 3000 stóp musielibyśmy już poprosić o pozwolenie, zanim wlecimy tutaj w tą strefę. No i ta, jak widać, ta przestrzeń jest bardziej złożona, jest oczywiście też większa i obszarowo, dlatego że to są już lotniska bardzo duże, gdzie tutaj kontrola lotów musi mieć miejsce i czas, żeby móc tym wszystkim tutaj operować tymi lotami. Tu mamy na przykład też fajnie regularną klasę pokazaną, tą Bravo. Te regularne takie okręgi mamy, gdzie też właśnie możemy zobaczyć, tak, że pierwszy okrąg jest od 0 do 8000, kolejny od 1900 do 8000, 3000 do 8000 i zewnętrzny najwyższej od 4000 do 8000, czyli można powiedzieć, że cała przestrzeń Bravo sięga maksymalnie tutaj 8000, a jedynie tutaj dolna podstawa, patrząc od promienia, dolna podstawa się podnosi, tak? Na początku jest 0 od surface, później jest wyżej. No i to fajnie możemy zobaczyć tutaj na tej grafice z boku, która przedstawia tą przestrzeń. Mamy klasę B jak Bravo. Tu patrząc od góry na mapie widzimy tylko takie okręgi, powiedzmy. Mogą tutaj być oczywiście inne kształty. Tak, widzimy tutaj tą pierwszy okrąg wewnętrzny, który sięga od 0, ale do tak, tej górnej też wysokości, w tym wypadku tam było 8000. No i kolejny pierścień jest, jak widać, wyżej. Czyli latając tutaj nisko możemy sobie latać i nie wlotujemy jeszcze do klasy Bravo, nie musimy prosić o pozwolenie. Dopiero jak chcemy przekroczyć tutaj tą linię na przykład i na tej wysokości, to tu musimy już poprosić o pozwolenie na wlot do klasy Bravo. No i w klasie Bravo możemy latać IFR jak i VFR. I jest tutaj zawsze zapewniona separacja między samolotami, jakimikolwiek lotami, czy to IFR, czy VFR. I dlatego też nie ma tutaj żadnego już doradztwa ruchu, bo kontrola lotów zapewnia separację. No i została ostatnia klasa, jest to klasa A jak Alfa, najbardziej restrykcyjna. Ona w tym symulatorze obejmuje cały świat, nie ma jej tutaj też zaznaczonej na mapie, bo ona jest po prostu całą strefą. Tutaj operujemy tylko na wysokościach. Klasa Alfa zaczyna się od 18 tysięcy stóp nad poziomem morza i sięga do poziomu lotu 600, czyli do 60 tysięcy stóp. Tu może dużo lepiej będzie pokazać to właśnie na grafice z boku. Czyli tak, tu mamy właśnie klasę Alfa, która się zaczyna do 18 tysięcy stóp nad poziomem morza i do 60 tysięcy stóp. Jeżeli chodzi o poziomy lotu, tu już właśnie widać, że to jest tak to miejsce, gdzie operujemy już na poziomach lotu, czyli ustawiamy wysokościomierze na ciśnienie standardowe, czyli 29,92 cala słupka rtęci, czy też 1013 hektopaskali. I tu jest taka restrykcja, że wolno tylko latać IFR, nie wolno latać Visual Flight Rule. No i tutaj zawsze trzeba też zgłaszać się o pozwolenie na wlot do tej strefy, czyli musimy być pod kontrolą ruchu lotniczego. I tutaj kontrola ruchu lotniczego zawsze też zapewnia separację między samolotami. I jeszcze tutaj w symulatorze możemy zobaczyć takie tutaj na przykład czerwone przestrzenie, czy też taką grubą niebieską linię. Tu mamy na przykład strefę ograniczoną,
Tu mamy strefę militarną na czerwono. I też mamy pokazane wysokości, że na przykład ta strefa militarna, tu jest jej nazwa, Steelhead, i ona zaczyna się od 6000 do 17999, czyli do klasy alfa. Tak, także ja na przykład, jak zrobię lot przez te przestrzenie powietrzne, to ja wystartuję sobie z tego niekontrolowanego lotniska, które nie ma wieży, nie ma też instrumentów naprowadzających, więc ono operuje w strefie G, tej niekontrolowanej. Ja sobie wystartuję z tego lotniska. Jak widzimy, to lotnisko jest właśnie, patrząc od góry, oczywiście ono, można powiedzieć, znajduje się w zarysach tutaj strefy militarnej, ale jeżeli zobaczymy na wysokości, to strefa militarna zaczyna się dopiero od 6000 stóp, więc ja tutaj mogę spokojnie sobie latać, o ile nie przekroczę wysokości 6000 stóp lub wyżej, no bo wtedy już wlecę w tą strefę militarną. Oczywiście tutaj symulator nie daje żadnych restrykcji, czy tam wolno, czy nie wolno tą strefę wlatywać. Tutaj żadne myśliwce nas nie przechwycą, a szkoda, byłoby ciekawiej. Ale ja tutaj nie, podczas lotu nie będę tutaj i tak wlatywał tą strefę. Zachowam ten dystans spokojnie. To jest dosyć wysoko, jak na General Aviation, te 6000 stóp. Więc tu można sobie spokojnie latać poniżej 6000 stóp. No i są jeszcze takie strefy ograniczeń. Tu jest na przykład już od 0 do 4000, nie, do 45000 stóp. Czyli te strefy ograniczeń, no, też raczej nie powinniśmy wlatywać. I po prostu układając sobie plan przelotu, musimy uwzględnić, jeżeli chcemy się tutaj w miarę realnie bawić, musimy sobie uwzględnić te wszystkie przestrzenie lotnicze, czy na przykład chcemy w nie wlatywać, czy też nie, czy chcemy omijać te strefy wojskowe, czy chcemy na przykład przelatywać nad nimi, pod nimi. Tutaj oczywiście ważne też jest, żeby też uwzględnić zniżanie, bo na przykład możemy sobie ustalić, że ja tutaj sobie przelecę powyżej tej strefy, że nie będę się tutaj musiał zgłaszać do klasy Charlie, czyli będę sobie na przykład leciał na wysokości 5000 stóp. No i fajnie, ja sobie to wszystko mogę ominąć, ale z drugiej strony na przykład będę chciał lądować na tym lotnisku, czy na tym gdzieś tu bliżej. No i muszę uwzględnić, że będę na przykład się zniżał. No i czy podczas zniżania ja z kolei nie wlecę, tak, nie zniżę się do mniej niż 4800, co by oznaczało, że wlecę do tej przestrzeni jednak Charlie. Więc tu trzeba takie właśnie sobie kwestie uwzględnić. Tutaj jeszcze wlatywanie. Rzeczywistość jest taka, że jeszcze te wlatywanie w różne przestrzenie powietrzne ma jeszcze inne ograniczenia. Ja tutaj ich nie będę zgłębiał, bo to nie ma sensu na potrzeby tego symulatora. Ale tam na przykład często na przykład musimy mieć wyposażony samolot w odpowiedni na przykład transponder, który może na przykład pracować w trybie Charlie, czyli też może na przykład podawać wysokość samolotu. Pilot też musi mieć na przykład specjalne też uprawnienia, żeby wlatywać do pewnych stref, zwłaszcza na przykład do strefy Alfa czy Bravo. Także tutaj są też pewne inne restrykcje, które ten symulator nie oddaje. Dlatego ja też w nie będę tutaj wchodził aż tak mocno. I też chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają przestrzenie lotnicze na takich rzeczywistych mapach lotniczych. Tutaj otworzyłem popularny portal SkyVector, gdzie możemy sobie zobaczyć mapy chyba niemal z całego świata lotnicze. Tu mamy mapę lotniczą dla Visual Flight Rule, dla odcinka Detroit, który właśnie też Wam pokazywałem w symulatorze. Tu widać to miejsce, tu jest na przykład lotnisko, z którego zamierzam wykonać lot, z którego zamierzam wystartować. Tu na przykład też widzimy tą militarną przestrzeń powietrzną, tak, mamy jej nazwę Steelhead Military Operations Area. Mamy podpisane. Tutaj trochę wytężałem wzrok, żeby znaleźć informacje o wysokości tej strefy, ale tu trzeba sięgnąć do tabelki poniżej, jak się zorientowałem później. Tutaj mamy na czerwono tabelkę, gdzie musimy sobie znaleźć nazwę tej przestrzeni. Jest nasza nazwa Steelhead. Mamy wysokość 6000. I trochę nie wiadomo, o co chodzi, ale jest gwiazdka. I gwiazdka, na dole mamy opis, że ta wysokość wskazuje podłogę tej przestrzeni, czyli jakby tą dolną granicę. Czyli wiemy, że dolna granica jest 6000,
i czytając dalej, że te wszystkie przestrzenie rozciągają się, ale nie zawierają poziomu lotu 180, czyli można powiedzieć, że jest oddane tak jak symulator oddaje to jak jest w rzeczywistości, czyli ta strefa militarna zaczyna się od 6000 do 17999 stóp, tak, bo 18000 stóp nie zawiera. Okay, także tak to jeżeli chodzi o tak to wygląda, jeżeli chodzi o strefę militarną. No jak widzimy, jest tu dużo więcej szczegółów. Te strefy tutaj też troszkę inaczej są zaznaczone. Na przykład ta strefa nad lotniskiem niekontrolowanym w symulatorze była oznaczona przerywaną linią koloru magenta. Tutaj mamy taką inną trochę linię, bardzo grubą i z takim gradientem. Jak z kolei zobaczymy tu w legendzie, to taka linia to jest klasa E z podłogą, czyli tą dolną granicą 700 stóp powyżej właśnie ziemi. I ona jakby przylega bokiem do tej klasy G. I to z kolei możemy tutaj z boku sobie zobaczyć, jak to wygląda, czy to jest ten wycinek, ten tu cały, że to jest właśnie ta przestrzeń, gdzie po prostu obniżono poziom dla klasy E, że ona się zaczyna od 700 stóp, tak, a normalnie zaczyna się od 1200, a tu jest od 700. Tu mamy taki uskok i dlatego ta klasa E przylega bokiem do klasy G. Jest to przyleganie. Tak, także wracając tutaj do mapy, możemy zobaczyć, że tu wszędzie dookoła tego mamy klasę G, która rozciąga się od 0 do 1200 nad poziomem ziemi, ale specjalnie tu kółko wytyczono tym kółkiem, że klasa E zaczyna się od 700 stóp, a nie od 1200. No, czyli tak to po prostu znaczono dla pewnego tutaj lotniska, tutaj tak samo. W symulatorze tu mamy inne oznaczenie, jak mówiłem. A tutaj z kolei też mamy właśnie takie oznaczenie jak w symulatorze, tą przerywaną kreską w kolorze magenta. Tylko tym razem jest to też klasa E, ale ona już rozpoczyna się od poziomu gruntu, czyli ma wysokość 0. Czyli jakby można inaczej powiedzieć, że tu w tym okręgu w ogóle nie ma klasy G niekontrolowanej. Taka jest różnica. No i oczywiście mamy klasę D. Zobaczmy, tak, tutaj to nasze lotnisko, co wam pokazywałem, też z klasą G na symulatorze. Klasa D jest pokazana przerywaną niebieską linią. Tak samo jest tutaj na mapach rzeczywistych, tak samo jak w symulatorze. Mamy nasze lotnisko i tutaj jest podana wysokość. Tu do tej liczby 32 trzeba sobie dokleić 2 zera, czyli jest to 3200. I jest to tak samo jak w symulatorze. No jest to podane właśnie w takich, trzeba szukać takiego kwadracika. Czasami ta liczba może być ujemna też tutaj. To oznacza, że ta wysokość 3200 nie zawierałaby się w tej przestrzeni powietrznej. I to możemy też sobie przeczytać w legendzie, gdzie też mamy, gdzie też to mamy oddane. Jest to właśnie klasa D i tu jest napisane, że sufit, ta górna granica klasy D, no jest tam podawana właśnie w setkach stóp, czyli trzeba sobie jeszcze 2 zera dokleić. No i że minus to jest właśnie ceiling value indicates surface up to but not included that value, czyli właśnie z minusem to nie zawiera tej wartości podanej, ale sięga do niej, ale jej nie zawiera. Ok, czyli tak mamy tutaj klasę D pokazaną, tak samo jak w symulatorze. Oczywiście tu mamy naniesione mnóstwo jeszcze innych przestrzeni lotniczych. Tu mamy już taką wyszarzoną. Tu mamy gdzieś ją w legendzie. Tak, jest tutaj ta wyszarzona. To jest terminal radar service area. Tak, czyli są to jeszcze inne strefy, których symulator nie oddaje. Tu jeszcze też mamy dookoła, czego nie ma w symulatorze, te klasy E z obniżoną dolną granicą sięgającą 700 stóp, a nie 1200. I klasa Charlie, jest tutaj też klasa Charlie, gruba linia w kolorze magenta, ciągła. Tu te dwa cylindry. I tutaj wysokości są też podawane w ten sposób, że tu mamy właśnie
dolną granicę, czyli surface, powierzchnia 0 do 4800, tak samo 2.0 sobie doklejamy. I ten cylinder jest wyżej, jest od 2100 i też do 4800. I tu jest nasze lotnisko z tą klasą Charlie. I klasa Bravo. Też klasa wokół lotniska. Przypominam, że właśnie bardzo zajętego lotniska, bardzo dużego lotniska. I to są te właśnie linie takie niebieskie, ciągłe. Tutaj też mamy wysokości podane podobnie przy klasie Charlie, czyli jest tutaj właśnie środkowa strefa jest od powierzchni do 10 tysięcy stóp. Tu widzimy, że w symulatorze było inaczej, w symulatorze było 8 tysięcy stóp. Też nie, albo się zmieniło, albo tam źle podali. I im dalej, tym powierzchnia ta dolna się podnosi. 2500, 3000, 3,5, 4000, 6000 i zawsze jest do 10 tysięcy. Tutaj też na przykład widzimy, przy okazji wam powiem, radiolatarnię VOR. Tu widzimy jakby też taki okrąg z podziałką. Widzimy magnetyczną północ tego VOR-a ustawioną. I mamy tutaj tabliczkę dla VOR-a, jego nazwa, kod trzyliterowy, kody Morsa dla tych trzech liter do odsłuchania na przykład. I mamy tutaj częstotliwość dla tego VOR-a, 114,3. I tu też właśnie fajnie widać, jak dla VOR-a ta strefa tutaj została wycięta, tak specjalnie, łuczek zrobiono. No właśnie po to, że jakby samoloty, które chciałyby się tylko kierować na VOR, używać tego VOR-a do nawigacji, ale nie mają potrzeby wlatywać w tą strefę powietrzną, no to tutaj piloci, będąc na granicy tej przestrzeni powietrznej, prawdopodobnie gdyby nie było tego wcięcia, to no, chyba każdy by się zgłaszał, bo nie chciałby łamać prawa i zgłaszałby się, że tutaj prawdopodobnie wleci w tą przestrzeń. A tak dzięki temu wycięciu nie muszą się tutaj piloci zgłaszać. Kontrola lotów też ma spokój, ma mniejszy ruch do ogarnięcia. Gdyby chciał ktoś tu tylko sobie wlecieć, kierować się na VOR-a i odlecieć gdzieś dalej. Tu widzimy, że mamy dosyć wysoki pułap 6000 stóp, więc na przykład General Aviation na Visual Flight Rule tutaj spokojnie mogą sobie latać poniżej 6000 stóp i też nie muszą się komunikować i prosić o pozwolenie na wlot do strefy, bo będą pod strefą. I tutaj tak przy okazji jeszcze wam właśnie pokażę, tu jest właśnie wartość z minusem nad strefą delta. Tak? Tu mamy przerywaną linię wokół tego lotniska i mamy wysokość podaną z minusem, minus 3000 stóp, czyli ta strefa nie zawiera, ona sięga do 3000 stóp, ale nie zawiera 3000 stóp, czyli powiedzmy sięga do 2999. Tak tutaj to oznaczają. Jeszcze właśnie może tak pokażę wam tą strefę echo, która sięga od powierzchni Ziemi. Pokażę wam ją tu na grafice bocznej, bo tutaj też to przygotowałem. Czyli są to przeważnie tak oznaczone lotniska niekontrolowane, czyli nie ma tam wieży, ale mają te lotniska pewną pomoc, jeżeli chodzi o podejście. Na przykład pewne instrumenty pomagające podejść do lądowania. I tu widzimy, że właśnie klasa E jest tutaj, sięga Ziemi, czyli jest klasa G wykluczona. I tu widzimy, że jest na mapach to zaznaczone właśnie tą przerywaną linią koloru magenta. Tu z kolei jest lotnisko też niekontrolowane, ale ono nie zawiera instrumentów ułatwiających podejście do lądowania. I w takich lotniskach, takie lotniska przeważnie operują w klasie G, w klasie w przestrzeni niekontrolowanej. Tak, także tu mamy może taką właśnie dosyć fajną ciekawostkę, gdzie tak mamy tutaj wyznaczoną klasę E od powierzchni. Ale tutaj widzimy, że też mamy wyznaczoną klasę E, ale sięgającą od 700 stóp wzwyż. A tu z kolei mamy klasę E sięgającą od 1200 stóp. Bo inaczej mówiąc, tu mamy klasę G od 0 do 1200. Tu mamy klasę G niekontrolowaną od 0 do 700 stóp. A tu w ogóle nie mamy klasy G. Tak można to inaczej też powiedzieć. No i to tyle, jeżeli chodzi o przestrzenie powietrzne. Jak mówiłem, w kolejnym odcinku nie będę już przedłużał tego, podzielę to, w kolejnym odcinku zrobię sobie przelot przez te przestrzenie powietrzne i zrobimy sobie
lot właśnie z tego lotniska niekontrolowanego, które zawiera się w przestrzeni klasy G, czyli też przestrzeni niekontrolowanej. I polecimy sobie ogólnie na Detroit. To jest kod Kilo Delta Tango Whisky. Sobie to wprowadzę. OK. Lot będzie Visual Flight Rule właśnie po to, żebym sam tutaj wybierał odpowiednie częstotliwości i łączył się z odpowiednimi tutaj wieżami i prosił o pozwolenie na wlot do danej przestrzeni powietrznej. Latając na Instrumental Flight Rule prawdopodobnie nie miałoby to sensu, bo tutaj zawsze musiałbym być połączony z kontrolą lotów i kontrola lotów odsyłałaby mnie do łączenia się z kolejnymi. Tutaj chyba wszystko odbywałoby się w miarę automatycznie, nie byłoby tego widać, tych wlatywania w przestrzeń powietrzną. Dobrze, znajdź trasę. I ja tu jeszcze sobie ją zmodyfikuję oczywiście, bo tak, najpierw, o, nawet ładnie się pokrywa, ale zrobię sobie punkt, że najpierw polecę na to lotnisko niekontrolowane, gdzie mamy obniżoną przestrzeń echo. Później polecę na to lotnisko troszkę większe, gdzie jest przestrzeń powietrzna klasy Delta i o którą tutaj już będę musiał prosić o pozwolenie na wlot. Dalej polecimy na jeszcze większe lotnisko, gdzie wokół niego jest klasa Charlie. I tutaj też trzeba oczywiście prosić o pozwolenie na wlot. I ostatnie lotnisko, największe, Detroit, wokół którego mamy klasę Bravo. No nie pokażę wam wlotu do klasy Alpha, ale to tam też tam trzeba latać IFR. Także tutaj jest to niemożliwe. Jeśli chodzi o wysokość, to ja sobie tutaj zadbam sam o wysokość, żeby zachować taką, żeby móc wlecieć w te poszczególne przestrzenie powietrzne. Ale to w następnym odcinku, także to wszystko tutaj, jeżeli chodzi o teorię przestrzeni powietrznych i klas. Także do następnego odcinka. Na razie.